bracia, bardzo często, kiedy przychodzimy do kościoła i słuchamy kazań, nasze myśli biegną w stronę naszych bliskich. I tak sobie czasami myślimy, no to słowo jest skierowane wprost do mojej teściowej albo do mojego zięcia. Szkoda, że go teraz tutaj nie ma. Jakby usłyszał. I takie słuchanie słowa Bożego kazań jest mało owocne, bo nie dotyka nas osobiście. Dlatego świadomi tej naszej tendencji, jeszcze teraz, tak jak jesteśmy, siedząc w swoich miejscach, w ławkach, otwierają swoje serca na dar Ducha Świętego, żeby On sam zabierał nam nasze rozproszenia, żeby uzdalniał nasze serca do przyjmowania Słowa Bożego. Pan mówi do każdego z nas. To nie jest przypadek, że jesteś, siostry i bracie, w tym miejscu, o tej godzinie, tutaj, teraz. To nie jest przypadek. Święta Boża opatrzność sprawiła, że tutaj się znalazłeś. Dlatego otwierajmy nasze serca. Boże, nasz dobry Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa, Twojego ukochanego Syna, naszego Pana, prosimy Cię o dar Ducha Świętego dla każdego z nas, abyśmy, słuchając słowa, z którym do nas przychodzisz, potrafimy przyjmować Cię otwartymi sercami. Przyjdź, Duchu Święty. Amen. Moi drodzy, wyjątkowy czas na rekolekcje adwentowe. Wyjątkowy rok kościelny, dlatego że tydzień temu, rozpoczynając nowy rok kościelny, słyszeliśmy pewnie o tym, że nowym hasłem jest pragnienie, abyśmy zapatrzyli się na nowo w osobę Ducha Świętego. Duch, który umacnia miłość, został rozlany w sercach naszych. Boża miłość została rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Tak mówi Słowo Boże. Każdy z nas jest zamieszkiwany przez świętą obecność Boga, przez Ducha Świętego, o którym Jan Chrzciciel mówi, jak słyszeliśmy przed chwilą, że każdy z nas będzie ochrzczony, czyli będzie zanurzony w Duchu Świętym. Przez kogo? Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I to się już dokonało. Zostaliśmy zanurzeni w Duchu Świętym, ale wiemy, że nie wystarczy zanurzyć cokolwiek w wodzie, żeby to coś było wodą wypełnione. Możemy zanurzyć w wodzie szklankę i ona będzie wypełniona wodą, ale jak zanurzymy w wodzie termos zamknięty, to w środku pozostanie suchy. I czasami życie niektórych chrześcijan przypomina niestety takie zakorumpowane termosy, zanurzone wprawdzie w obecności Bożej i w Duchu Świętym, ale wewnętrznie przeżywający jakąś wielką posuchę, jakiś czas bardzo trudny. I dlatego rekolekcje święte mają nam pomóc właśnie w tym otwieraniu termosów naszych serc, żeby obecność Boża, Duch Święty mógł wypełnić nie tylko nas, ogarnąć, ale mógł wypełnić nasze wnętrza. To bardzo ważne. Chodzić w Duchu Świętym, poddawać się działaniu obecności Ducha Bożego w nas. Jakiś czas temu czytałem o pewnym profesorze, który, rozpoczynając cykl swoich wykładów w Stanach Zjednoczonych, pokazał zgromadzonym w sali studentom banknot o wartości 20 dolarów, i zapytał: moi drodzy, mam tutaj 20 dolarów, kto z was chciałby te pieniądze otrzymać? I wtedy ręce studentów powędrowały w górę, bo każdy chciał się zbogacić o te 20 dolarów. I profesor mówi do nich: podaruję te pieniądze jednemu z was, ale najpierw pozwólcie, że coś z nimi zrobię. I na oczach wszystkich zaczął ten banknot zgniatać. Pokazał i ponowił pytanie: a teraz kto z was chce go otrzymać? I studenci znów podnieśli ręce. A gdyby coś jeszcze zrobił, zapytał mi, ten zmieciony już banknot rzucił na podłogę i podeptał go tam. I wszyscy zobaczyli, że pieniądz nie tylko jest zmieciony, ale jest także brudny. I po raz kolejny profesor postawił pytanie: a teraz kto z was chce go otrzymać? I co zrobili studenci? Podnieśli swoje ręce. I wtedy profesor mówi do nich takie słowa: moi drodzy, odebraliście dziś niezwykle cenną lekcję. Nie ma znaczenia, co zrobiłem z tym banknotem,
chcieliście go mieć, ponieważ jest to łamę poniżej jego wartości. Ten kawałek papieru, mimo że jest zgnieciony i brudny, przecież ciągle jest wart 20 dolarów. Moi drodzy, bywają takie sytuacje w naszym życiu, które sprawiają, że czujemy się, jakbyśmy byli zgnieceni naszymi problemami. Być może jakaś diagnoza, którą usłyszeliśmy w ostatnim czasie, która zdaje się być wyrokiem na Twoje życie. Może te Twoje zmartwienia o bliskich, o dzieci, może o wnuki, które inaczej wybrały sobie, układały życie, niż Ty byś tego sobie życzył. To wszystko sprawia, że czujemy się czasami rzeczywiście zgnieceni, a być może przychodzisz tutaj do kościoła z takim poczuciem, że ktoś nawet podeptał Ciebie swoimi butami, podeptał Twoje dobre imię, ktoś Ciebie ochłupił, oczernił Ciebie przed innymi ludźmi. I czasami, kiedy tak zaczynamy patrzeć na ten nasz smutek, na te nasze zmartwienia, jakie przeżywamy, czasami niektórzy ludzie zaczynają załatwiać ręce, tracą jakiekolwiek perspektywy na przyszłość, mówią, to nie ma sensu, nic w życiu nie ma sensu. Tymczasem, siostro i bracie, niezależnie od tego, jak bardzo czułby się zmieciony i podeptany, przecież nikt i nic, żadna trudność, żadna choroba, żadne ograniczenie nie zdoła zmienić i pomniejszyć wartości, którą masz przed Bogiem. Pan mówi takie słowo, nie lękaj się, bo Cię wykupiłem, wezwałem Cię po imieniu, Tyś moim. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z Tobą. I gdy przez rzeki, nie zatopią Ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi Cię płomień. Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i ja Ciebie miłuję, ja Ciebie kocham. Duch Święty pragnie przekonać dziś Twoje serce, siostro i bracie, o nieskończonej, przeogromnej miłości Boga do Ciebie, do Twojego życia. Jest tylko jedna rzecz, której Pan Bóg nie akceptuje i nigdy nie pokocha w Twoim życiu. To nie są Twoje problemy, to nie są Twoje zmartwienia, tylko Twój grzech. Ale wszystko inne, co masz i co przeżywasz, jest historią świętą. I jest miejscem, w którym Bóg wypowiada do Ciebie te słowa, kocham Cię. Pan Bóg mówi, wezwałem Cię po imieniu. Co jest tym imieniem, które Pan Bóg wypowiada nad Tobą każdego dnia? To nie tylko to imię, którym nazywają Ciebie bliscy. Masz jeszcze jedno imię. Bóg patrząc na Ciebie mówi, Ty jesteś mój ukochany syn, moja ukochana córka. Jesteś moim ukochanym dzieckiem. I to nieważne, że masz 40, 50 czy 70 lat. Jak mówi święty Piotr, dla Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Dla Niego jesteś ciągle ukochanym synem, ukochaną córką. Bóg stawia pytanie, czy może matka zapomnieć o swoim niemowlęciu, o swoim dziecku. Wydaje się to niemożliwe, ale historia dramatycznych życiorysów nam pokazuje, że czasami tak bywa, że matka może nawet zapomnieć o swoim dziecku. I dlatego Pan Bóg z wielką delikatnością mówi, nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę. Oto wyryłem Cię na obu dłoniach. Bóg mówi, że Twoje imię, ukochany syn, ukochana córka, On wyrył na swoich dłoniach, żeby mieć je zawsze przed swoimi oczyma. Czasami tak możemy zobaczyć, kiedy dzieci wieloszkolnym idą do szkoły i boją się, że będzie sprawdzian z matematyki albo z języka polskiego. To sobie takie cenne wskazówki czasami zapisują na dłoni długopisem, jakie rzek, jakie u, bo to ważna wiadomość. A Bóg mówi, że tak bardzo jesteś ważny dla Niego, że nie tylko Twoje imię wypisał, bo to by można łatwo zmyć. Bóg mówi, wyryłem Twoje imię na moich dłoniach. Rozumiesz, siostro i bracie, co to znaczy, że jesteś Jego ukochanym synem i
naprawdę my, jako chrześcijanie, jesteśmy bardzo szczęśliwymi ludźmi, ponieważ poznaliśmy naszą wartość. Wiemy, że nikt z nas nie jest byle, że jesteśmy kimś ważnym. Nie ze względu na to, co ludzie o nas mówią, albo co sami o sobie myślimy, ale ze względu na to, co mówi o nas nasz Ojciec, Bóg. W Lublinie mieszka młoda kobieta, która niedawno skończyła studia uniwersyteckie, a teraz jest w trakcie pisania rozprawy doktorskiej. Ona przez całą swoją edukację chodziła do szkoły razem ze swoją mamą, ponieważ nie potrafi sobie poradzić z wieloma, nawet takimi najprostszymi czynnościami. Ma niesprawną dwie ręce. Nic rękoma nie potrafi zrobić. Ale w ostatnim czasie ta kobieta odkryła w sobie talent do pisania wierszy, które palcami od stóp zapisuje za pomocą klawiatury komputera. I pewien wydawca chciał wydać jej poezję i zaczął przeglądać jeden wiersz po drugim. Kiedy odkrył, że każdy z wierszy tej młodej kobiety ma tę samą myśl przewodnią. Ona pisze wiersze o radości życia. W swoim życiu poczuła gorzki smak łez, wytykania palcami. Niejednokrotnie musiała stawić czoła bardzo przykrym i trudnym sytuacjom. A ona pisze wiersze o radości życia, ponieważ pozwoliła, żeby Duch Święty przekonał jej serce o tym, że jej wartość nie zależy od ograniczeń jej ciała, które jest dotknięte chorobą. Że jej wartość zależy od tego, co myśli i w jaki sposób wypowiada się o niej Bóg. I zrozumiała, kim jest dla Boga. Jaka jest Twoja wartość, siostry i bracia?